Gosia, my się już trochę znamy, ponieważ dużo rozmawialiśmy w trakcie trwania pierwszej edycji Big Brothera i podczas Areny, podczas Big Brother nocą, trochę Dzień Dobry TVN. A poza tym przecież ja zostałam desygnowana przez wszystkich jako ta, której jesteś faworytem. No właśnie. Ja byłam twoją największą podobno obrończynią, starałam się być obiektywna, ale jednak podobno byłaś moim ulubieńcem. A byłem. Teraz nie mogę się przyznać, ale bardzo mnie poruszało to, co o tobie pisali i przez to, że byłeś najczęściej hejtowaną osobą, no to trafiłeś w moje opiekuńcze ramiona. Jesteś w nich do dzisiaj. Bardzo miło, dziękuję. I trzymam za ciebie kciuki w nowej roli. Czy ty jako osoba, która tutaj w program Big Brother jest zaangażowana profesjonalnie, umiesz trzymać dystans do uczestników, czy masz też swoje sympatie, antypatie, wysyłasz SMS-y? Słuchaj, moja córka za mnie wysyła SMS-y, no. Ale ja w ogóle mam trudność z trzymaniem dystansu. No pewnie trochę jak mnie znasz, no to wiesz, że nie można o mnie powiedzieć, że jestem zdystansowana. Ja do niewielu rzeczy w życiu jestem zdystansowana, a do ludzi to już w ogóle nie jestem zdystansowana. Więc oczywiście, że mam swoje sympatie i antypatie. Więcej mam sympatii, bo ja w ogóle generalnie lubię ludzi i trudno jest sprawić, żebym kogoś nie lubiła. Czasami mnie ktoś irytuje. Ale rzeczywiście są takie osoby, którymi jestem w stanie się zachwycić. I myślę, że ty byłeś taką osobą, która powodowała mój wielki, słoneczny uśmiech, kiedy cię widziałam. I nawet wtedy, kiedy robiłeś swoje dramy, a może szczególnie, kiedy robiłeś swoje dramy, to ja po prostu umierałam ze śmiechu. Więc tak, mam swoje sympatie. Jeśli chciałbyś mnie zapytać, czy mam już swoje sympatie w domu Wielkiego Brata, nie wolno nam o tym mówić, żebyśmy jednak nie byli tendencyjni, ale tak, myślę, że są takie osoby, które cenię za to, że wprowadzają poczucie humoru do programu. Ja w ogóle lubię ludzi, którzy mnie rozśmieszają albo którzy się dużo śmieją i są tam takie osoby, pewnie się domyślasz, które mnie po prostu rozśmieszają i je lubię.